Sponsorem programu jest restauracja i pizzeria Ricco. Ricco, posmakuj szczęścia. Program sponsoruje producent odzieży fitness Feel Joy. Poczuj radość sportu. Program sponsoruje Sport Hotel Bełchatów. Idealne miejsce na spotkanie w centrum Polski. W przerwie meczu zapraszam na nowy program telewizji klubowej GKS-u Bełchatów. Dziś naszym gościem jest Mateusz Cetnarski. Witaj, Mateusz. Dzień dobry. Człowiek z nad Nilu. Ty dzieciństwo spędziłeś nad tą rzeką. No taka śmieszna sytuacja. Są dwa Nile na świecie. Jeden w Egipcie, drugi w Kolbuszowej. Jak wyglądało twoje dzieciństwo tam? Dzieciństwo pewnie jak każdego młodego chłopaczka. Biegał za piłką. Rzadko czas spędzał w domu, zawsze wstawał rano. Nie wiem, taki okres wakacyjny najbardziej, nie? Mogę tutaj opisać. Wstawałem rano 6, 7, 8, wybiegałem na boisko, na trawnik, graliśmy z chłopakami do wieczora w piłkę. Później na pewno jakieś zabawy, nie siedzenie przed komputerem, bo komputerów nie było. Nie było telefonów komórkowych. I zawsze gdzieś tam zgadywaliśmy się, najczęściej przez domofon. Z kolegami, z koleżankami pod blokiem i zawsze bawiliśmy się do nocy, aż nas rodzice nie zawołali. Dzieciństwo jak dzieciństwo, bardzo, bardzo mile wspominam. I bez komputerów i się rozeszło. Teraz niestety jest to problem całego świata, że komputery jednak zdominowały dzieciaków i różne choroby. Oczywiście są tego początkiem. My jesteśmy zdrowi, nasze roczniki są zdrowe i fajnie, i nie było komputerów i też było w porządku. Ty byłeś najmłodszy z trójki rodzeństwa, tak? Tak, jestem najmłodszy. Mam dwóch starszych braci, 2 lata starszego Tomka i 5 lat starszego Łukasza. A to oni namawiali, żebyś grał w piłkę, czy nie? Czy to tak samo? Nie, nie musieli namawiać. Znaczy, mój brat najstarszy chodził na treningi do klubu Szowianki. No i chodziłem za nim, brałem piłkę, chodziłem za nim. I co też fajne, na początku rozpocząłem treningi w klubu Szowianki z rocznikiem 83. Taki malutki, gdzieś tam biegałem za tą piłką, jeszcze wiadomo, za bardzo nie wiedziałem, o co w tym wszystkim chodzi, ale gdzieś tam te początki miałem wtedy chyba 8 czy 9 lat i biegałem już z 83 rocznikiem na treningach. I wzorowałeś się na piłkarzach Kolbuszowianki, rozumiem, tak? No na pewno moim idolem pierwszym był mój brat, bo chodził już taki, widać, piłka pod pachą, już tak na jakiś tam stroik fajny, getry zaciągnięte, to już mówię, no to jest mój pierwszy idol. No później oczywiście mój brat zaczął grać w Kolbuszowiance w trzeciej lidze, w czwartej. To były jakieś tam moje wzory pierwsze. No, w telewizji rzadko kiedy oglądaliśmy mecze, na pewno nie było tego dostępu tak jak jest teraz. Jest mecze ligi hiszpańskiej, angielskiej. Wiadomo co, to wszystko trzeba było płacić dosyć duże pieniążki jak na tamte czasy. No tak to oglądaliśmy mecze przyjezdnych drużyn. Stali Mielec, Stali Rzeszów, Resowi, Stali Stalowa Wola. To były naprawdę duże marki wtedy na Podkarpaciu i jak przyjeżdżały do Kolbuszowej na Puchar Polski czy na mecze ligowe, to było na co popatrzeć. W Kolbuszowiance nigdy nie zagrałeś w seniorach, ale jest jeden Cetnarski, który dzisiaj gra w seniorach w tej drużynie. To twój kuzyn. Jest mój kuzyn, Kuba Cetnarski z Dębicy. I jest także mój brat Tomek, który na początku trenował piłkę, jak był młodszy. Potem przerzucił się na piłkę ręczną, był szczypiornistą w Kolbuszowej. Dosyć dobrze mu to szło, kluby z drugiej ligi i z pierwszej pytały się o niego, ale niestety kontuzja barku wyeliminowała go w ogóle z gry w piłkę ręczną. Doktorzy na Podkarpaciu powiedzieli, żeby dał sobie z tym spokój. Doktor Domżalski w Łodzi go zoperował ponad rok temu i Tomek spokojnie mógł wrócić do gry w piłkę ręczną, ale zostawił piłkę ręczną, z powrotem wrócił do piłki nożnej, grał w drugiej drużynie Kolbuszowianki i teraz trenuje w pierwszej drużynie, gra z nimi sparingi i kto wie, może gdzieś wystąpi w tym sezonie w czwartej lidze. Mówiłeś niejednokrotnie w wywiadach o tym, że no taty gdzieś tam zabrakło po drodze, bo dosyć wcześnie odszedł. To utrudniło jakoś dzieciństwo? Znaczy się, ja tego nie pamiętam, bo to jest tak, że jakby to wszystko się rozpoczęło, jakby już taty nie było w pewnym momencie od samego początku. I ja pamiętam może dwie sytuacje tam przez mgłę, że ktoś taki był, ale dla mnie moja mama była i tatą, i mamą. I mi tego nie brakowało, absolutnie. Mama umiała walnąć pięścią w stół, kiedy coś było nie tak, kiedy była jedynka w szkole, kiedy coś się działo, kiedy źle zachowywaliśmy się, umiała przytulić i to nam zastępowało. No, mój brat Tomek bardziej to odczuł, Łukasz bardziej to odczuł, bo taty pamiętali. Ja tego nie pamiętam, pamiętam go ze zdjęć,
Często, kiedy przyjeżdżam tylko do domu, oczywiście siadam z mamą i pytam się, jaki był, co robił i jak się zachowywał, bo to na pewno ważne, bo chcę znać. No, oczywiście są w życiu chwile takie zwątpienia, że fajnie, że był się na trybunach, zobaczył, co mi się udało osiągnąć, ale ja tam w sobie mam coś takiego, że wiem, że jest tam gdzieś u góry i patrzę na to wszystko. Miałeś 14 lat, zdaje się, jak wyjechałeś do SMS-u Łódź. Jak mama zareagowała na to, że jej pewnie pupilek, bo ci najmłodsi są zawsze ulubieńcami rodziców, jej pupilek nagle zniknie i będzie bardzo, bardzo daleko? No, miałem niespełna 14 lat, kiedy zadzwonił dyrektor Matusiak z trenerem Wozińskim ze Szkoły Mistrzostwa Sportowego w Łodzi. Ja się ucieszyłem, bo kiedy byłem malutki, zbierałem gdzieś tam egzemplarze Brawo Sporta. Wtedy 2000-2001 rocznik to był taki w tych czasach przełomowy dla SMS-u, gdzie SMS zajął 4. miejsce na świecie w turnieju Nike Premier Cup. Wtedy grał Marcin Kowalczyk juniorem. No jak zobaczyłem te zdjęcia, to mówię sobie, nie, no to naprawdę jest najlepsza drużyna w Polsce juniorów. Tam trafić do takiej szkoły, to można zostać prawdziwym piłkarzem. A po niespełna roku dzwoni do mnie dyrektor Matusiak i pyta się mnie, czy chciałbym przyjść do jego szkoły. No, ja byłem niebowzięty, spakowałem torby. Pamiętam, w pierwszy dzień już byłem spakowany, torby leżały pod drzwiami. Mama powiedziała, że absolutnie nie ma takiej opcji. Pierwszy telefon urwany i no, oczywiście u mnie płacz. Troszkę kłótni z mamą, że dlaczego mnie nie chce puścić, że ja też chcę zostać piłkarzem. No i mama troszeczkę zmiękła. Powiedziałem, żeby zadzwoniła do Marka Bajera. Marek Bajer pochodzi z Kolbuszowej. I było dwóch trenerów, którzy trenowali Marka wtedy w Widzewie. Trener Woziński i trener Westphal. No i zadzwoniłem do Marka. Oczywiście moja mama zadzwoniła do mamy Marka. Jakoś ustaliliśmy telefon, bo Marek wtedy był trenerem w Amice Wronki i ciężko było się z nim skontaktować. I Marek powiedział mojej mamie jedne słowa, że jeżeli pani chce, żeby pani syn został piłkarzem i chce pani, żeby spełnić jego marzenia, to proszę go tam puścić. Tam są bardzo dobrzy trenerzy i w porządku ludzie przede wszystkim, z którymi pracował. No i to złamało moją mamę. I jeszcze kilka rozmów. Dyrektor Matusiak podobnie zadzwonił. No i nie musiałem się rozpakowywać, tylko te rzeczy spakowane zawiozłem do Łodzi. A myślałeś wtedy o tym, że to może być szansa na to, żeby zarobić duże pieniądze, czy nie? Nie. Czyli nie, czysta absolutnie miłość do piłki, tak? Tak, nie, jakoś nigdy, jakby mało nigdy nie myślałem, że ja chcę zostać piłkarzem, bo piłkarze zarabiają dobre pieniądze. Ani moja mama do tej pory tak nie pomyślała, ani moi bracia, ani ja do tej pory staram się bawić piłką. Jak będę miał może 30 kilka lat, to na pewno będę myślał o tym, żeby te pieniądze gdzieś dobrze zalokować, ale no na pewno teraz też o tym myślę, ale w wieku gdzieś tam starszym już się myślę tak troszeczkę o pieniądzach, mniej o graniu, ale teraz ja chcę się bawić piłką, chcę się cieszyć tym, co mam i jestem tu, gdzie jestem i bardzo się z tego cieszę. Ilu chłopaków z SMS-u, z twojego rocznika zrobiło karierę i dzisiaj gra? Na początku powiem tak, przychodziłem do drugiej gimnazjum, do SMS-u, maturę w klasie trzeciej liceum, czyli minęły 5 lat minęło. Maturę napisałem ja, w mojej w klasie A i chyba jeszcze jeden kolega. Jednego nie dopuścili. Czyli słabo z tą frekwencją, jeżeli chodzi o wydostanie się z SMS-u i zostanie prawdziwym piłkarzem zawodowym. Słabo, bo była ogromna selekcja, bo w pierwszym liceum, kiedy zorganizowano testy, już odeszło praktycznie 3/4 klasy z gimnazjum. Widać, albo chłopaki nie rozwijali się, albo się cofali w rozwoju, albo po prostu trenerzy decydowali, żeby ich przesunąć do drugiej, do klasy pierwszej B, pierwszej C, bo każdy rocznik miał po 3 klasy, po 3 drużyny. Na pewno w tej A klasie byli najlepsi. I wiadomo, trzeba było walczyć o swoje, żeby tam spełniać swoje marzenia. No i maturę napisałem ja, kolega i jednego kolegę nie dopuścili. A na dzień dzisiejszy w Ekstraklasie zadebiutowało z Bożem Augustynem, który jest teraz w Katanii Calcio, graliśmy i zdobyliśmy Mistrzostwo Polski w pierwszej liceum, czyli Bożej chodził do pierwszej liceum, poszedł do Boltonu później. Roman Maciejak zadebiutował w Piaście Gliwice, który strzelił bramkę z Lechem Poznań, to chodził do gimnazjum. I Robert Chwastek był tutaj w Bełchatowie, a grał w Wiśle Płock. To jest taka trójka. I Artur Krysiak wyleciał do Anglii, do Birmingham, też po liceum, czy w trakcie liceum i zadebiutował w Lidze Szkockiej, jak się nie mylę. No i z SMS-u trafiłeś do Bełchatowa.
najpierw do młodej ekstraklasy, ale tam zagrałeś niewiele spotkań. Tak, znaczy w młodej ekstraklasie u trenera Lesiaka rozgrywałem spotkania cały czas praktycznie przez ten sezon, kiedy nie łapałem się do drużyny pierwszej u pana trenera Oresta Lęczyka. Tak, po miesiącu czasu rozpocząłem już treningi z pierwszą drużyną. I chyba kluczowy był ten sparing Gierka wewnętrzna w Zelowie, kiedy grałem na środku z Łukaszem Gargułą i wtedy spełniło się moje marzenie. Chciałem od zawsze, od czasów liceum, bo obserwowałem Łukasza, obserwowałem Bełchatów, kiedy nie chodziłem do szkoły. Nawet przyjeżdżałem tutaj często na mecze z dyrektorem Matusiakiem, załatwialiśmy bilety od Radka Matusiaka. Przejeżdżaliśmy całą drużyną z Bełchatowa. Chętni siadaliśmy na trybunie tej wzdłuż boiska i kibicowaliśmy Bełchatowowi. A ty byłeś zadzior grając w młodej ekstraklasie, bo pamiętam taki mecz z Górnikiem Zabrze, kiedy pokłóciłeś się, delikatnie mówiąc, z Krzysztofem Bukalskim. To wtedy już był 37-38-letni piłkarz i gdzieś tam doszło do jakiejś sprzeczki na boisku. Pamiętasz to, czy nie? Za bardzo nie pamiętam już takiej sytuacji, ale coś sobie przypominam. Znaczy się, walczę o swoje, walczę to, co dla drużyny i to jest chyba najważniejsze. Debiut w Ekstraklasie z Jagiellonią Białystok. No, wspominam bardzo miło. Wszedłem w 71 minucie za Łukasza Gargułę. Udało mi się w pierwszym czy drugim podaniu otworzyć drogę do bramki Dawidowi Nowakowi, jak się nie mylę. Niestety był na pozycji spalonej, chociaż później mówiono, że tej pozycji spalonej nie było. Dawid by wyszedł co na sam. No, na pewno byłby świetny początek, gdybym zaliczył asystę, bo jestem przekonany, że Dawid tą bramkę by strzelił. Ale tak czy tak uważam, że debiut udany. A później pierwsza bramka w Ekstraklasie to Polonia Bytom. Tak, pierwsza bramka w 90 minucie Polonia Bytom. Udało mi się dać 3 punkty drużynie za trenera Pawła Janasa. Też bardzo miłe wspomnienie.